proszę powiedzieć, w których miastach żyje się najlepiej, w jakich miastach? Gdyby wziąć pod uwagę oficjalne i dostępne badania wykonywane, czy też rankingi miast, które są wykonywane na świecie, to takim najlepszym miejscem do życia w Europie jest Wiedeń. Wiedeń niepodzielnie od kilku lat króluje, zajmuje pierwsze miejsce, jeśli chodzi o taki indeks jakości życia. Co wpływa na to, że w tym mieście żyje się dobrze? Jest cały zestaw kryteriów, czy też wskaźników, które się mierzy, które tę jakość życia mierzą. I tutaj one są podzielone na różne obszary. Tutaj chodzi zarówno o konkurencyjność gospodarki w mieście, tu chodzi o dostępność do kultury, tu chodzi o jakość środowiska, też taką jakość życia, ale pod względem możliwości na przykład wypoczynku. Edukacja jest niezwykle istotna. To chyba takie najważniejsze, tak myślę. A co powinniśmy robić, aby ta jakość życia w miastach się ciągle zwiększała? Prowadzić taki monitoring, badać, czy ta jakość jest lepsza, czy gorsza, po prostu pytając regularnie mieszkańców o to, jak się czują w swoim mieście, czego im brakuje, jakie inicjatywy powinny być ich zdaniem realizowane. Ma to też tę zaletę, że to angażowanie mieszkańców miasta, różne inicjatywy, może się przełożyć na znacznie większy efekt, niż byśmy osiągnęli, gdyby te inicjatywy były realizowane tylko na przykład przez samą administrację taką miejską. A jeżeli chodzi o konkretne rozwiązania, takie technologiczne, techniczne, to które z nich podnoszą jakość życia? To jest chociażby inteligentne zarządzanie ruchem miejskim, tak? Takie sterowanie ruchem, że nie tworzą nam się korki w mieście. Autobusy jeżdżą idealnie zgodnie ze składem. Często z nich korzystamy, nawet o tym nie wiedząc. Więc tak, być może tylko są to jeszcze działania na razie zbyt bardzo rozdrobnione i też, tak jak powiedziałam, mało popularyzowane. Gdyby tak popatrzeć na polskie miasta, to myślę, że większość z nich w jakimś stopniu tę ideę takiego inteligentnego miasta realizuje, oczywiście w różnych obszarach.